Serwis informacyjny 14 marca, Edyta Nawrocka. Witam Państwa i zapraszam. Gmina Wałbrzych dopełniła już wszystkie formalności i jest gotowa, by złożyć wniosek o dofinansowanie budowy obwodnicy zachodniej ze środków unijnych. Ma to być największa inwestycja w Wałbrzychu od wielu lat, ceną i rozmachem przekraczająca takie budowy jak Akwa Zdrój i Stara Kopalnia razem wzięte. Na ponad 6-kilometrowym odcinku łączącym rondo koło Tesco w Szczawniezdroju i skrzyżowaniu ulic Wysockiego i Sikorskiego w Wałbrzychu ma powstać dwujezdniowa, czteropasmowa trasa zmieniająca przebieg drogi krajowej nr 35, mówi dyrektor Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu Krzysztof Szewczyk. 6 kilometrów dwujezdniowej drogi, będą trzy węzły. O węzłach mówimy w sytuacji tu ulicy Wyszyńskiego, w miejscu Wyszyńskiego, ulicy Żeromskiego i ulicy Rejan. Głównie z uwagi na tory kolejowe, które bezkolizyjnie ta nowa nasza trasa przetnie, a tym samym uniezależni od ruchu kolejowego przebieg tutaj drogi. Przygotowanie takiej inwestycji to nie lada wyzwanie, ale z informacji, które przekazał prezydent Wałbrzycha Roman Szałemy, wynika, że prace są na bardzo zaawansowanym etapie. Wprawdzie jeszcze efektów nie widać, ale to dlatego, że nadal trwa załatwianie niezbędnych formalności. Jednym z zadań było przygotowanie terenu pod inwestycje, głównie w miejscach, gdzie znajdują się budynki mieszkalne. Gmina musiała przesiedlić mieszkańców i wkrótce rozpocznie się wyburzanie nieruchomości, mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szałemy. Dla 36 rodzin znaleźliśmy i przygotowaliśmy niemałym kosztem, przygotowaliśmy mieszkania. To było 31 mieszkań zamiennych i 5 mieszkań socjalnych. Wszystkie lokale mają znacznie wyższy standard niż te, które mieszkańcy mieli. No, mówienie o tym, że opróżniliśmy budynki w katastrofalnym stanie właściwie nie jest potrzebne. Państwo wiecie, jak te budynki wyglądają choćby z zewnątrz. Warunki w środku takie jak ogląd zewnętrzny. Natomiast wszyscy mieszkańcy otrzymali budynki z toaletami i łazienkami w środku w mieszkaniu. To jest ważna informacja, bo podtrzymuje to nasze zobowiązanie, że wszystkie lokale, które miasto przekazuje, zamienne czy inne, są w lepszym standardzie niż te, które mieszkańcy opróżniają. Kolejnym ważnym krokiem było uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Stało się to 9 lutego i gmina ma już wszelkie prawa do prowadzenia prac budowlanych na całym terenie objętym projektem. Dzięki dopełnieniu tych formalności otworzyła się droga do pozyskania środków finansowych na budowę. Odcinek Szczawieński będzie wykonywała Generalna Dyrekcja ze swoich środków. Odcinek Wałbrzyski będzie wykonywało miasto Wałbrzych ze środków unijnych. Wniosek o dofinansowanie 30 kwietnia trafi do Centrum Unijnych Programów Transportowych. Wkład własny do odcinka Szczawińskiego zabezpiecza Generalna Dyrekcja ze środków budżetu państwa. Wkład własny odcinka Wałbrzyskiego został w dużym stopniu zabezpieczony poprzez odszkodowania, które już budżet państwa zapłacił na terenie miasta. Brakującą jeszcze kwotę, której wielkości nie znamy, będziemy poszukiwać dalej w dalszym etapie z budżetu państwa, ale to są już niewielkie środki. Cała inwestycja może zamknąć się w kwocie około 300 milionów złotych, ale dokładny koszt znany będzie dopiero po rozstrzygnięciu przetargów na budowę. Dokładne terminy nie są jeszcze znane, ponieważ zależeć będą od realizacji dalszego etapu przygotowań. Szacunkowo sama budowa nowej drogi może trwać około 3 lata, więc minie jeszcze sporo czasu, zanim pierwszy samochód przejedzie obwodnicą zachodnią. Ale władze gminy zapewniają, że jesteśmy coraz bliżej tego wydarzenia. Widać, że PKP chce pomóc. Do końca marca mamy mieć ich zgodę. Może w tym tygodniu będziemy mieć zgodę właściciela terenu, mówi odkrywca Złotego Pociągu Piotr Koper. Około 60 osób spotkało się na 65. kilometrze, by manifestować poparcie dla odkrywców.
Liczba 65 kojarzy się jednoznacznie. To właśnie tu, na 65 kilometrze trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych, ma być ukryty złoty pociąg. Już tydzień temu ponad 100 mieszkańców Wałbrzycha solidaryzowało się z odkrywcami złotego pociągu, żądając rozpoczęcia prac odkrywkowych, by odkopać pociąg. Happening powtórzono w niedzielę. No na pewno jest zapotrzebowanie na tego typu happeningi, spotkania, zgromadzenia. To cały czas pokazuje, że tutaj w Wałbrzychu jest klimat zniecierpliwienia i tak naprawdę chcemy pokazać naszą obecnością, że czekamy na to, żeby w końcu coś tutaj na terenie tego 65 kilometra się działo. No na pewno chcemy takie happeningi powtarzać. Mamy teraz w planie na pewno poczekać do końca marca, do kiedy, tak jak obiecało PKP, zostanie przygotowane porozumienie. W przypadku braku takiego porozumienia na pewno spotkamy się tutaj jeszcze raz i zapytamy, dlaczego tak się stało. Trwają procedury, widać, że PKP chce pomóc. Zobaczymy, do końca marca mamy mieć zgodę z PKP. Potem może już w przyszłym tygodniu będziemy mieli zgodę od tej spółki belgijskiej, która jest właścicielem tego terenu. I wtedy będziemy mieli już komplet zgód, które musimy złożyć do konserwatora zabytków. Kolejny już happening zgromadził na 65 kilometrze około 60 osób. Oprócz Wałbrzyszan przyjechało też kilku mieszkańców okolicznych miast, m.in. z Bielawy. Odkrywcy czekają na formalną zgodę od PKP i właściciela terenu. Później dokumenty trafią do konserwatora zabytków wraz z planem wykonania prac odkrywkowych. Po wydaniu zgody przez konserwatora będzie można przystąpić do prac. Na happeningu pojawili się także przedstawiciele Wałbrzyskiego Urzędu Miasta. Jak już kilka tygodni temu zapewniał rzecznik Wałbrzyskiego Magistratu Arkadiusz Grudzień, miasto nie będzie robiło żadnych problemów, jeżeli będą wszystkie zgody. Wszystko wskazuje na to, że do odkrycia wielkiej tajemnicy coraz bliżej. Podczas happeningu pojawiły się transparenty z napisami "Koniec podziemnej ciuciu babki". To jest piękne. Nie spodziewałem się, że będzie taki fajny odzew, że ludzie się sami zorganizują i będą chcieli to popierać. Jest to niezwykle miłe i naprawdę tak utwierdza nas w tym, że to, co robimy, jest dobre. Na pytanie, czy akcje poparcia przyspieszą czas wydania zgód, Koper odpowiada. Mówiąc szczerze, wątpię, ale na pewno nie pozwolą tej sprawie umrzeć, a to jest najważniejsze. Prezes Zamku Książ Krzysztof Urbański zapewnia, że już w maju pierwsi turyści przejdą nową podziemną trasą turystyczną. Od wielu lat podziemne korytarze pod Książem wzbudzają ogromne zainteresowanie. Owiane wieloma tajemnicami obrosły w różne legendy, podsycane faktem, że dostęp do nich mieli tylko nieliczni. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat mieściło się tam obserwatorium Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk i z powodu bardzo czułej aparatury pomiarowej tylko naukowcy mogli tam zaglądać. Z tego powodu pojawiło się wiele teorii spiskowych i tzw. miejskich legend dotyczących tego miejsca. Wszystkie wątpliwości zostały rozwiane w grudniu ubiegłego roku. Na fali popularności Złotego Pociągu i wszystkich tajemnic związanych z II wojną światową zdecydowano, że turystom odwiedzającym Wałbrzych należy się solidna porcja atrakcji. Do negocjacji usiedli przedstawiciele zamku, władz miasta oraz Polskiej Akademii Nauk. Wspólnie opracowali koncepcję udostępnienia podziemi dla zwiedzających przy jednoczesnym zachowaniu funkcji badawczych. Urządzenia pomiarowe zgodnie z planem mają zostać przeniesione w bezpieczne miejsca, a kilkaset metrów imponujących podziemnych korytarzy stanie otworem przed wszystkimi zainteresowanymi, mówi prezes Zamku Książ Krzysztof Urbański. Pierwsze rozmowy z Polską Akademią Nauk zaczęły się kilkanaście lat temu. Przyspieszyły tak naprawdę w dwóch ostatnich latach i to był taki pierwszy krok milowy, gdzie podpisaliśmy to porozumienie, no a później również kwestia uzyskania wszelkiego rodzaju pozwoleń i zgód. To jest skomplikowane przedsięwzięcie. Musimy mieć pewność, że wejście do tych podziemi będzie bezpieczne i stąd no, troszkę się to przesunęło. Liczyliśmy, że uda się nam uruchomić je w kwietniu, no ale myślę, że ten miesiąc przesunięcia to już jest koniec i rzeczywiście w maju te podziemia, na które mnóstwo osób czeka, mamy mnóstwo telefonów z pytaniem, kiedy to ruszy, no, będą już udostępnione. Przez ostatnie 3 miesiące trwały bardzo intensywne prace dokumentacyjne. Książ musiał uzyskać niezbędne pozwolenia m.in. z nadzoru budowlanego, straży pożarnej, urzędu górniczego i konserwatora zabytków. Najwięcej trudności jeszcze niedawno przysporzył fakt, że w podziemiach żyją nietoperze, dlatego niezbędna była opinia środowiskowa, którą już udało się uzyskać. Rzeczywiście tam są drobne siedliska, aczkolwiek korzystamy z porad ekspertów. Wiemy, jak wykorzystać te podziemia, żeby nie szkodzić tym zwierzątom. Dlatego też rozpoczynamy pracę właśnie 1 kwietnia, kiedy już kończy się
zimowanie nietoperzy, no i to też musieliśmy uwzględnić, ale poradziliśmy sobie z tym i myślę, że z korzyścią dla nas i dla nietoperzy. Dodatkowymi atrakcjami mają być ekspozycje przygotowane przez Muzeum Grosslosen opowiadające historię tego miejsca. Oprócz samej infrastruktury, która została wybudowana, my będziemy opowiadać po pierwsze o tym, skąd te podziemia się wzięły. Bardzo nam zależy na tym, żeby to zwiedzanie było naprawdę poważne i profesjonalnie zrobione, bo to jest miejsce, gdzie wiele osób straciło swoje życie, więc nie będzie jakichś specjalnych fajerwerków, natomiast będzie bardzo merytoryczna wystawa. Chcemy, żeby przy tej wystawie pomogło nam Muzeum Grosslosen, bo jakby już od wielu lat współpracujemy i myślę, że oni będą takim ekspertem do tego, żeby to dobrze przygotować. No i będzie część multimediów, będziemy pokazywać filmy z tym związane, będą prezentacje dotyczące zarówno naszych podziemi, jak i kompleksu Rize, także ta trasa będzie przygotowywana. Nie wiem, czy wszystko nam się uda od razu w pierwszym dniu, ale mamy projekt gotowy, jak to docelowo powinno wyglądać i będziemy się starać, żeby jak najszybciej ta ekspozycja tam się pojawiła. Adrian Zandberg i członkowie partii Razem przyjechali do Wałbrzycha, by wesprzeć protest związkowców z Toyoty. Jesteśmy od tego, by upominać się o prawa pracownicze, podkreśla współzałożyciel partii. W lutym w siedzibie NSZ Solidarność w Wałbrzychu odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli związków zawodowych działających na terenie Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu i przedstawicieli zarządu regionu NSZZ Solidarność. Spotkanie odbyło się w związku z protestem pracowników Toyoty, których oburzył plakat informujący o dobrych warunkach pracy w firmie. Wynikało z niego, że Toyota zapewnia stabilne zatrudnienie, a pracownicy otrzymują wypłaty na czas. W dodatku regularnie opłacane są składki ZUS-owskie pracownikom. W odpowiedzi na plakat 700 pracowników wałbrzyskiej Toyoty podpisało się pod listem skierowanym do zarządu, w którym informowali, że otrzymywane przez nich benefity nie są niczym więcej niż tym, co należy im się zgodnie z przepisami prawa pracy. Kontrowersyjna zdaniem pracowników jest także kwestia ich oceny, z których wynika, że ponad połowa z nich jest postrzegana jako niespełniająca oczekiwań, a co za tym idzie, pracownicy nie otrzymują oczekiwanych podwyżek. My tu jesteśmy z taką bardzo krótką wizytą na parę godzin, spotkać się ze związkowcami z Toyoty, porozmawiać z nimi, wesprzeć ich protest. Oni upominają się o godniejsze warunki pracy, o system nadzoru, który nie narusza godności pracowników i upominają się o sprawiedliwszy podział zysków. Protest pracowników wałbrzyskiej Toyoty zachęcił członków partii Razem do odwiedzenia Wałbrzycha. Wszystko po to, by głośno powiedzieć, że nie ma zgody na łamanie praw pracowniczych i zatrudnianie ich na umowach śmieciowych. My jesteśmy partią, która stoi po stronie interesów pracowników. Tak jak tu zresztą mówiła przed chwilą moja koleżanka z okręgu wałbrzyskiego, Razem tu lokalnie prowadzi monitoring tego, czy prawo pracy jest przestrzegane w instytucjach publicznych, czy instytucje publiczne nie przesuwają ludzi na śmieciówki, nie łamią prawa pracy, nie obchodzą prawa pracy. To niestety jest patologiczna sytuacja, z którą mamy do czynienia w bardzo wielu miejscach w Polsce. Razem jest od tego, żeby upominać się o prawa pracownicze i tam, gdzie są konflikty pracownicze, gdzie trzeba pracowników wesprzeć, my po prostu jesteśmy, dlatego jesteśmy też tutaj, żeby spotkać się ze związkowcami z Toyoty. Jedną z podstawowych zasad filozofii Toyoty na całym świecie jest pełne respektowanie przepisów prawa oraz przestrzeganie wszystkich praw pracowniczych, podkreśla Grzegorz Górski z Toyoty. Te zasady obowiązują także w wałbrzyskiej fabryce koncernu od początku jej funkcjonowania, dodaje Górski. Grzegorz Górski podkreśla także, że nikt z partii Razem nie skontaktował się z kierownictwem Toyoty, by wyjaśnić jakiekolwiek nieporozumienie. Jak się dowiedzieliśmy, w tej chwili trwają coroczne rozmowy płacowe kierownictwa fabryki z przedstawicielami związków zawodowych, których zakończenie planowane jest pod koniec marca. Ośrodki szkolenia kierowców Grzegorza Drzewieckiego i Piotra Stokłosy okazały się najskuteczniejsze w zeszłym roku w Wałbrzychu. Ich kursanci najczęściej zdobywali uprawnienia do kierowania pojazdami. Każdego roku władze gminy Wałbrzych oraz dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu nagradzają najlepsze szkoły jazdy, których kursanci najczęściej zdają egzaminy. Dane statystyczne wskazują, że szkoły jazdy coraz lepiej przygotowują kursantów do egzaminów. W minionym roku średnia zdawalność egzaminów praktycznych w WORD-zie w Wałbrzychu przekroczyła 30%, co jest rekordem ostatnich lat. Mówi dyrektor WORD-u w Wałbrzychu Leszek Tkaczyk. W tej materii, jeżeli uzyskaliśmy poziom dokładnie 31,5, to ze wszystkich oddziałów, bo do tego i statystyki WORD w Wałbrzychu bierzemy i oddział w Kłodzku, i oddział w Świdnicy, i oddział w Wałbrzychu, to nasz wynik plasuje się na takich wyższych, średnich, wyższych poziomie ogólnokrajowym. Także co nas bardzo cieszy, to się od razu przekłada na to, że jeżeli my mamy taki wynik, to wiadomo, że szkoły jazdy, które tutaj przodują i które na przykład zostały wyróżnione, to niektóre mają wynik zdawalności na przykład około 50%.
Wśród ośrodków o średniej wielkości, od 101 do 200 kursantów rocznie, najlepszy okazał się OSK Piotra Stokłosy z wynikiem 58,3% zawalności. Drugi był OSK Sokół, Agnieszki Sokół z wynikiem 53,5%, a trzeci OSK Kaman, Patryka Antoniaka z wynikiem 44,7%. Wśród dużych ośrodków, powyżej 200 egzaminów, przodował OSK Grzegorza Drzewieckiego z wynikiem 53,8%. Drugi był OSK Łukasza Sztymali 51%, a trzeci OSK Leszka Faryny 48,3%. Ich zdaniem skuteczność wynika przede wszystkim z odpowiedniego podejścia do kursanta. Zgłaszają się do nich ludzie z różnymi umiejętnościami, a zadaniem instruktorów jest doprowadzić wszystkich do uzyskania upragnionego dokumentu. To są lata pracy. W branży nauki jazdy pracuję już ponad, znaczy w tym roku będzie 20 lat. Jest to jakieś doświadczenie. No i to musi być pasja, czyli trzeba umieć współżyć z ludźmi, trzeba ich próbować zrozumieć. Trzeba mieć też troszeczkę taką smykałkę trenerską, czyli trzeba potrafić ocenić, czego, kogo trzeba nauczyć. Wydaje mi się, że przede wszystkim cierpliwość, ogromną cierpliwość, determinację, pragnienie dążenia do celu, czyli to są takie wyznaczniki, jak gdyby, które powodują, że odnoszę jednak sukces. Praca, praca, jeszcze raz praca. Sukces jest nie tylko mój, bo to jest kadry, którą ze mną pracuje i współpracuje. To dzięki nim ten sukces żeśmy osiągnęli, a recepta, no rozmawianie, nie tylko nauka, ale rozmawianie na temat przygotowania, znajomości prawa ruchu drogowego, umiejętności manualnych i niemanualnych, czyli prowadzenia pojazdu, zachowania się, rozmowy z instruktorami, rozmowy z kursantami i to w sumie później daje efekt taki, że te wyniki są lepsze i można po prostu z zadowoleniem pracować, bo najważniejsze jest zadowolenie z pracy, satysfakcja. W ubiegłym roku najskuteczniejszym indywidualnym instruktorem okazała się kobieta. Katarzyna Paul-Czapska może pochwalić się nie lada osiągnięciem. Prawie 60% jej podopiecznych zdaje egzaminy. Jaka metoda? Nie wiem, współpracujemy z kursantem. Staramy się dostosować do każdego kursanta indywidualnie, tak żeby z nim współpracować, żeby się z nim dogadywać w samochodzie, żeby między nami były dobre relacje i wtedy praca jest łatwa. Ranking to zarówno mobilizacja do doskonalenia swoich metod szkolenia przez ośrodki, jak i działanie zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na lokalnych drogach. Pełne zestawienie najlepszych ośrodków i instruktorów w Wałbrzychu można znaleźć na portalu wałbrzych24.com. To już wszystko w serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.